Tylko jeszcze trzeba by liczyć przepływ powietrza. No tak, kurwa. Kompresor kosinus 5 do kwadratu plus stożek. A, i tu masz ten, dobra. Czyli plus kompresor plus stożek do kwadratu, bo jest podwójne płaszczyzny ma, plus przepływka, nie wiem jakiej mocy jest, ale niech będzie plus 30 pierwiastek z dwóch. Ocalą! Minus 3. To przechodzi, a tak, no, no będzie tak, no tak jak mówiłem, kurwa. No tak, to się łączy nam z tym, tu tak i wychodzi nam 1240 litrów na minutę. A, jeszcze musisz wziąć pod uwagę, kurwa, wykres przekładniowy. No tak. To będzie kąt 90 stopni, no ale to się nadda. Brawo, kurwa! Będzie chodzić. Tak się tu spawa, człowiek. Ale wstyd, kurwa, tym jechać gdzieś. A idź pan, kurwa, chuj. To będzie tak, kurwa, skaka. O mój Boże. Dobra, weź tu pospawaj. Ja pierdolę, nie chcesz tego. Jak można, kurwa, tak zrobić, no? No, to ja robiłem. Tak samo jak ty robisz. Widać pachobiec. Przydałoby się tutaj podłączyć ten do ciśnienia taki, pistolecik. O, masz tu. Pokaż tego, czy coś pokażę. Łuś tam. Na dupę ci pokażę. No. Łapkorek mi pobinie, żeby nie wypluło. Ładnie, nie? Trzeba trochę powzmacniać system, bo tu patrzcie jak się o, będzie się tak pompowało. Trzeba tu jakoś to złapać. Dobra, zobaczmy jak to odpali. Oh shit! Oh shit! Co się dzieje, kurwa? Gdzieś puściło powietrze. Ej, za słabo upuszcza chyba, już coś strzeliło. No bo mi się wydaje. Ale dmucha tutaj, ja pierdolę. Nie wiem czy nie głupieje ten. Przepływka nie głupieje. Bo normalnie czuć kurwa samo paliwo. Weź to odłoń, człowieku. Tam normalnie jakby sama benzyna fruwała w powietrzu. Taki smród. Teraz zapalniczkę podpal. Oh shit. Panie Jacku, co się dzieje? Tak okopciło? Ej, normalnie jakby tam z silnika cały czas tak kopciło się, patrzcie. Ej, tak upuszcza tutaj ciśnienie wiatr, że aż mi ta tablica stąd kurwa zwalił. O Jezus. Człowieku, moje obliczenia zwaliło, tak dopierdala. Dobra, i teraz przepływkę by trzeba było zamontować, tak? Kurwa, teraz to będzie przeszkadzać. Zaraz się nadda. Widziałeś? Mówiłem się kurwa nadda.
kurwa, weź tu, burbi. Oh shit, oh shit. Chujostwo jakieś. Zamontowały. Oj, co to jest? Tu tam. Tu kanalizacyjna redukcja. Tutaj kolaneczko od rynny, kurwa. Tak się robi samochody. Panie, kurwa. Najgorsze jak się przekręcił ta uszczelka, nie? To potem może nam nie pasować. Trzeba było jechać równiutko. Kurwa, jakie nożyczki pogięte. Jak druty tniesz, to i kurwa pogięte. Trzeba naprostować. Coś tu kurwa mi odpycha. To to za długie jest. Kurwa, muszę po wszystkich poprawiać. To długież to zrobiły. No, działeś, to i to uwierdzie. Chyba, że tu musisz kabel jakiś dokręcić. Nie, tam pierdolisz pan. To i to uwierdzie. No i tak, tu podłączamy jak? Czerwony do czerwonego i żółtego. Czarny do czarnego. A biały do zielonego, niech będzie. Kurwa, byś musiał to odkręcać. Nie odkręcaj, dawaj śrubokręta. O, widzicie, ja sobie tak zrobię, a może tu mogę przebić się? Nie, nie dasz rady. Ten wężyk muszę jakoś, kurwa, zatentygować. Czyli trzeba wkręcić śrubkę znowu jakąś. Dobrze. Kolejny nabój. Weź pan tak, skręć w dół, jak strzeli to w dół. Patrzcie, patrzcie, o, zegar teraz. Włączamy prąd, hops. Zegar nam się resetuje. Ej, nie w tą stronę pokazuje. Ej, czemu nie w tą stronę pokazuje? A idź pan kurwa kuj. Wyjebało już. Zgadnijcie co? Zgadnijcie co wyjebało. Daleko nie poleciało. Proszę bardzo, benzik utrzymał. Za duże ciśnienie napierdala. A, to nieskręcone było i... A, ja tego chyba nie skręciłem. Co za los. Mówiłem kurwa. Jeszcze kurwa z buta. Szlak mnie trafi, no jeszcze klucz zgubiłem. Aczkolwiek boję się tak, że... Gdzie? Kurwa, nie ma zarał. Uspokoj. Tutaj. Oszalał. Policz do 10. Co to za kable tutaj leżą? Kurwa. Jeszcze tutaj leżą. Już nie leżą. O ty kurwa, twoja mać. Oj! Za mocno docisłem. No ta. O kurwa, zaraz po paluchach przedniesz paluchy tu. Nie mów, że tu będzie przepuszczać. Nie, nie powinno. To się tak powinno zdeformować troszkę. Dobra, skręcaj chuj tam z tym. To? Nie z tej strony wyciąłem. O matko bosko. Nie wkurwiaj mnie, człowieku. Do góry nogami wyciąłem. Wiedziałem, że spierdolę. Zaraz, kurwa. A nie. Nie, dobrze, o Jezus, już się wystraszyłem. Tu była podwójna gumeczka, tak, tu była podwójna, dobra, dobrze. Wiedziałem, co robię. Ej, a jak sprawdzić, czy to puszcza powietrze?
się tak zastanawiam. Zaraz. O, majster ma pomysł. Czekajcie, zaraz majster ma pomysł, a kurwa. Patrzcie, jaki majster ma plan. Perfidny. Tym się sprawdzi, kurwa. Jakby ktoś chciał, oczywiście w sklepiku u mnie, u majstra, łazapek.pl, są takie specjalistyczne sprzęty. Oczywiście to bardziej jest do taki bajer, niż żeby to używać, ale w sumie można używać. Trytytką pan zaciśnij, bo tu za luźno jest. I to spadnie. I tu dostałem, nie wiem, jakąś paczkę. Zupka chińska, czy co? Albo ktoś kupę zrobił. Pojemniczek. A żeś kolano zapierdol jak do rynny. Nie, tam nie może tak być. Czemu takie rury kupiłem grube? I co teraz? Chuj tam wsadź całą przepływkę tam. To mi tylko dziureczkę wytnie. No tak, jakby się obślipował. Nie weszłoby. Weszłoby bardziej, kurwa, cała przepływka w tym się zmieści. Czyli tu wkładamy to. O, weszło. Jeszcze nie weszło, ale prawie weszło. Inżynier rehabilitowany. Kurwa, pan to pakuje, człowieku. Pani Kacprze, patrz pan. Te wypełniacze w paczce od razu majstrowi sugerują, że ktoś kubkę zrobił do paczuszki. No ale też jest powód tamten, nie, że podciśnienia tam nie ma. Dobra, biorę sobie to do domu, chuj z tym samochodem. Weź tu, kurwa ci zapierdolę. Chodzić nie chcesz. Ta, tam zamykaj, piździe to wszystko. Szkoda czasu i nerwów. Tutaj pan skleisz, weź silikon w kieszeń. Podręczny silikon w kieszeń. Idziemy stąd, bo mnie szlak trafi. Bilet kupiony, dziś wypierdalam w ciepłe kraje dla niej. Ona mówi, że ma coś, całą noc i chyba kłamie.